Lambertem, a Hampelem zakręcił się pan kierownik startu. Mikkelsena zachęca, żeby podjechał bliżej taśmy, ale to nic nie da. Mikkelsen nie podjedzie, nawet jak podjedzie, to zaraz się cofnie, znając życie. A nie, nawet nie podjechał. Wszystko ok. Jedziemy na wyścig numer 7, proszę państwa. Hampel! Ależ strzelił! Wielkam go fantastycznie. Paweł Przedrowski też dobrze prostuje i może zagrozić Hampelowi, ale Lambert tu się jeszcze pojawia. Ciasno, ciasno, ciasno. Hampel z przodu przed Pełski świetnie sobie radzi, nakrywając Lamberta i jednocześnie strasząc Hampela. Z tyłu jedzie Mikkelsen, on teraz zakręci się wokół krawężnika. Robert Lambert ściga Pawła Przedpełskiego. Jedziemy w kontakcie i bardzo dobrze wykontrował teraz w szczycie łuku Robert Lambert, ale to nie wystarczy, żeby już teraz łyknąć Pawła Przedpełskiego. Idzie za koło i pewnie znowu do wewnętrznej części toru. Poszedł tak trochę ścieżką Pawła Przedpełskiego. Co teraz zrobi Lambert? Co wykombinuje? Bo mądrze broni się Paweł Przedpełski bez oglądania się na swojego ciut młodszego rywala. Z tyłu jedzie Mikkel Mikkelsen, co jest pewnym rozczarowaniem, bo łapie się ewentualnie tylko na szprycę. A Jarosław Hampel zaczyna dokładnie tak jak w Distrop 2 tygodnie temu. Od dwóch trójek, dwa Przedpełski, jeden Lambert bez punktu.